drużynę Falubazów wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF FAB. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Cześć Falubazy, ja nazywam się Weronika Tołoczko, a Wy oglądacie program Piąte Okrążenie. Zaczynamy! Marvis.pl Falubaz Zielona Góra walczył do samego końca, ale ostatecznie przegrał w 102 derbach ziemi lubuskiej w Gorzowie Wielkopolskim 48-42. Zobaczcie skrót tego pojedynku. Mecz w Gorzowie pechowo zakończył się dla Najlatówta, który w biegu młodzieżowym upadł na tor i nie kontynuował jazdy. Wszystko wskazuje jednak na to, że nasz zawodnik nie odniósł poważniejszej kontuzji. Jak się czujesz po upadku w Gorzowie? No, jestem trochę poobijany. Bardziej już z głową miałem troszkę problemy. Byłem trochę załamany po tym meczu, ale razem z trenerami będziemy pracować na tym, żeby takich sytuacji było jak najmniej. Od czwartku zaczynam treningi i będziemy się na tym skupiać, żeby między innymi dopasować tak, żeby to jak najmniej bolało i przede wszystkim, żeby ukończyć te biegi, bo ostatnie czasy było to dla mnie różnie. No, ale najważniejsze jest to, że z Barkiem jest tam ból, ale nie wyklucza to mnie z meczu ligowego. A czy przez te ostatnie dni miałeś jakieś masaże, fizjoterapię? Jak to wygląda? Tak, cały czas mam rehabilitację. Teraz też mam założone takie szelki jakby, żeby ten bark był mniej więcej wyrównany. Dzisiaj też mam rehabilitację, jutro też będę miał i z czego się orientuję, jeszcze przed treningami też będę miał rehabilitację, więc podejrzewam, że na mecz powinno być wszystko ok. W minionym tygodniu trójka naszych zawodników wystąpiła w meczach Ligi Zagranicznej oraz turniejach indywidualnych. Patryk Dudek wywalczył 12 punktów dla rozpigarny Hal Stawik, która zremisowała z Wetlandą 45-45. 10 punktów dla Indianerny Kumla zdobył natomiast Max Frick. Australijczyk w swoim piątym starcie upadł i nie kontynuował zawodów. Na szczęście Max jest cały i nic poważnego mu się nie stało. W Lesznie w czwartej rundzie Pucharu Ekstraligi wystąpił natomiast Filip Froncewicz. W 5 biegach zdobył on 5 punktów i zakończył rywalizację na 11. miejscu. Dziś i jutro we Wrocławiu odbędą się 2 kolejne rundy cyklu Grand Prix. Na dobry wynik w tych zawodach liczy Matej Żagar. Bo zawsze tam miałem nieudane Grand Prix i teraz dzisiaj nawet przyjechałem do Zielonej Góry sprawdzić, że 2 nowe silniki, które dostałem przygotowane. No i jadę tam z nową nadzieją, żeby ten wynik był lepszy, bo naprawdę ostatnie kilka lat tam miałem podobne wyniki jak z Grudziądzem, tak w sumie wcześniej. W tym roku przełamałem ten Grudziądz i mam nadzieję, że też mi się uda
przełamać tą złą pasję we Wrocławiu. W niedzielę ostatni mecz rundy zasadniczej przy W69. Marwis PLV Lubas Zielona Góra zmierzy się z Fogo Unią Leszno. Oto awizowane składy na ten pojedynek. Wierzę, że obronimy PGE Ekstraligę dla Zielonej Góry, mówi legenda zielonogórskiego żużla Andrzej Huszcza, z którym rozmawialiśmy przed niedzielnym meczem z Fogo Unią Leszno. Panie Andrzeju, z nami przegrane, ale bardzo ciekawe derby ziemi lubuskiej. Jak się panu podobał mecz? No podobał mi się, także fajnie, żeśmy przegrali, tak jak trener powiedział, ale to znaczy się, no był ciekawy mecz. Szkoda, że nie było u nas jednego zawodnika jeszcze takiego, który punktuje no te 5-6 punktów i byłoby wszystko raczej jeszcze lepiej. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Myślałam, że uda się ocalić PGE Ekstraligę dla Zielonej Góry? Ocalimy. Już chyba teraz w niedzielę będziemy rywalizowali tutaj z Lesznem. Oni też potrafią tu jeździć, ale my jesteśmy teraz, widzę, dobrym składem, pojedziemy najlepszym i rozstrzygniemy to na swoje konto. Co zdecyduje o tym, że zwyciężymy? No tutaj przede wszystkim też nasi zawodnicy, Patryk, Piotrek, no tu potrafi zdecydowanie lepiej jechać, połowę tego więcej zrobić co w Gorzowie, także będzie to na pewno zwycięstwo. Słoweniec Matej Żagar był gościem przedmeczowej konferencji prasowej. Oto jej fragmenty. Panie Mateju, chciałem zapytać, czy pan jest zadowolony ze swojej aktualnej dyspozycji? Czy to jest taka optymalna pana forma? No, optymalna może nie jest, ale no lepiej mi idzie na wyjazdach niż u siebie, także jakbym jeszcze u siebie to nie wiem, poprawy trochę w wyniku, to by było dużo, dużo lepiej. No, ale mówię, w tym sezonie to dużo przyczyn było do tego, że ta średnia biegowa nie jest taka, jak bym sobie tego życzył. Miałem po prostu dwa takie upadki, które mi kompletnie to zniszczyły. No i dwa mecze takie słabe miałem u siebie, no i tyle. Przed nami mecz z Unią Leszno. Wiemy, że goście wystąpią bez Jamona Lindsaya. Czy pana zdaniem to jest duże osłabienie drużyny leszczyńskiej, czy Unia jest tak silna, że to nie ma żadnego znaczenia? Najlepiej jest dla każdej drużyny, że jedzie cała drużyna, to jest pewne. Nie? To, że nie ma Jamona, nie wiem, czy to jest jakiś handicap dla nich. Na pewno lepiej by się czuli z nim niż bez niego. Ale co będzie, to mówię, no, to zobaczymy. My zrobimy swoje i skupiamy się naprawdę na sobie. Cześć Matej, dzień dobry wszystkim. Matej, takie pytanko, bo trzy intensywne, bardzo intensywne dni przed tobą, zawody Grand Prix, potem Liga. Ty należysz do zawodników, którzy lubią takie maratony, czy jednak wolałbyś, żeby pomiędzy tymi zawodami było troszkę przerwy? Takie maratony mi się wydaje, że nikt nie lubi. Dobra rzecz jest tylko w tym, że te zawody nie są daleko. Przecież Wrocław jest tylko 200 km stąd i logistycznie nie jest jakiś problem. Dlatego mi się wydaje, że to jest duży, duży plus w tym wszystkim. Kto jest faworytem niedzielnego spotkania? Czy Marwis PLV Lubas Zielona Góra już teraz zapewni sobie utrzymanie? Między innymi na te pytania odpowiedział Maciej Noskowicz, komentator Canal Plus. No nie ma się co oszukiwać, że to jest chyba najważniejszy mecz dekady Falubazu Zielona Góra, chociaż mówiliśmy
że i najważniejszym spotkaniem było to przeciwko Włókniarzowi. Wcześniej mówiliśmy też o tym, że najważniejszy mecz przeciwko Apatorowi Toruń. Natomiast no, ten sezon zasadniczy zbliża się już do końca i no, wydaje się, że ten mecz z Lesznem jest kluczowy, bo arytmetyka, jeżeli chodzi o tabelę w Ekstralidze, pokazuje bardzo dużo. Wygrana Falubazu praktycznie zapewni utrzymanie, a porażka, no, będziemy musieli drżeć do samego końca, liczyć na to, że Grudziądz no, nie sprawi psikusa po prostu i nie wygra z ekipą Włókniarza, która już no, praktycznie będzie miała sezon z głowy, bo nie będzie walczyć o play-offy. Ja uważam, że wcale Zielona Góra nie stoi na straconej pozycji. Tu jest kilka takich, bym powiedział, parametrów, które mogą świadczyć na korzyść Falubazu Zielona Góra. Między innymi ta determinacja i ta chęć Zielonej Góry, żeby po prostu wygrać, żeby zapewnić sobie utrzymanie. Atut własnego toru, mam nadzieję, że będzie po stronie zielonogórskiej drużyny. No i ta świadomość tego, że jest to najtrudniejszy mecz w ostatnich latach. Z kim, jak nie z Unią Leszno, z mistrzem Polski, nie potwierdzić tej przynależności do ekstraligowej elity. Liczę na to, że tak właśnie będzie, że to się wszystko skończy no, takim minimalnym zwycięstwem Falubazu. To jest mecz z Unią Leszno od lat, od kiedy ja zacząłem chodzić na początku lat 80. na żużel, to te mecze z Lesznem były magnesem. Czy to były spotkania w najwyższej klasie rozgrywek, czy też pod koniec lat 90., o ile sobie dobrze przypominam, obie drużyny też walczyły w rozgrywkach pierwszoligowych, to zawsze to był magnes niesamowity, począwszy od pojedynków Chuszcza kontra Jankowski, takie dwa symbole, dwie legendy obu klubów, a później, gdy przez obie drużyny właściwie przewijały się naprawdę świetne nazwiska, to te mecze z leszczyńskimi Bykami no, zawsze były magnetyczne, elektryzujące. I tak samo jest w Lesznie. Wiem, że w Lesznie też się na mecze z Falubazem czeka, nawet jeżeli któraś z drużyn jest faworytem i to nawet zdecydowanym. No a po drugie rangę tego spotkania. Dla Falubazu to jest mecz o życie, to jest mecz, który po prostu chcą wygrać zielonogórzanie i myślę, że z tych względów tutaj przy W69 kibice wreszcie chyba będą mimo wakacyjnej pory chcieli zapełnić stadion naprawdę bardzo mocno. Rzeczywiście z takiego, bym powiedział, marketingowego punktu widzenia trudno sobie wyobrazić Falubaz Zielona Góra w pierwszej lidze i to też mówię na bazie rozmów, spotkań z kolegami dziennikarzami z całego kraju czy z przedstawicielami różnych środowisk czy klubów. Bez względu na formę, bez względu na to, którą pozycję Zielona Góra zajmuje, to ja odnoszę takie wrażenie faktycznie, że no co jak co, ale nie, no Falubas to nie spadnie. Może spać Falubas, to sobie powiedzmy, bo to też nie jest tak, że raptem jest to jakiś scenariusz bardzo mocno niemożliwy. To jest jedna z ewentualności, która się rysuje przed drużyną zielonogórską. Natomiast takie firmy jak Leszno, Gorzów, Zielona Góra, ja wiem, że sport nie lubi wyrazu musi, bo to jest tylko sport, ale mam takie poczucie, że akurat takie firmy i takie miasta powinny mieć Ekstraligę na właśnie na tym najwyższym poziomie i wydaje mi się, że podobnie jest w przypadku drużyny zielonogórskiej. W niedzielę wszyscy spotykamy się przy W69 i wspieramy naszą drużynę w arcyważnym meczu z FOGO Unią Leszno. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 16:30, otwarcie bram o godzinie 15:00. Bilety dostępne w serwisie bilety na falubas.pl oraz w dniu meczu w kasach przy stadionie. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku 5. okrążenia, kolejny już za tydzień. Do zobaczenia!